Witam Was na moim kanale, kolekcja starych klocków Jaśka, jestem Yango. Dzisiaj postanowiłem zmienić coś w swoim kanale, nie będą tylko rycerze, piraci, nie myślcie sobie, że jestem taki jednostronny. Dzisiaj będzie seria Technic F1 Racer z roku 1994. Zapraszam do recenzji. Możemy rozpocząć od naszego pięknego pudełka, choć bardzo skromny zestaw, bo jeden z mniejszych, dla mnie niezwykle sentymentalny, z tego względu, że dostałem go od taty, byłem jeszcze dzieckiem. Później to pudełko jakoś zlikwidowałem, usunąłem, niestety pewnie wylądowało w koszu, pewnie jak zwykle u wszystkich innych ludzi, co zbierali kiedyś Lego. Zestaw bardzo skromny, lecz dla mnie, tak jak mówię, że niezwykle sentymentalny. Na froncie tego pudełka mamy naszą wyścigówkę, jest to F1 Racer z roku 1994. Skrętne koła, podwójne takie koła z jednej i z drugiej strony, numer 28. Tu są naklejki, to jest nadruk. Skrętna kierownica. Zaczęło się w Techniku robić ciekawie, bo zaczęły być różne takie fajne rozwiązania z tymi pinami, z tym wszystkim, no mi się to bardzo podobało. Technic seria to nie jest mój ulubiony temat, lecz Piraci Rycerze, lecz niezwykle sentymentalny jestem co do tego zestawu. Od góry mamy właściwie to samo co z boku, lecz tylko tak, tu jest seria, tutaj jest numer, mamy logo Lego, tutaj jest nasza wyścigówka, z tyłu alternatywne modele. Tylko jeden model alternatywny, można zrobić takiego łazika pustynnego. Mi on się bardzo podobał, kiedyś go nawet złożyłem, bo instrukcja chyba pozwala na to, żeby go można było złożyć. Na dole tego pudełka jedynie numer i seria oraz logo, z boku jest to samo. Nic ciekawego tak szczególnie nie przedstawia to pudełko, jednak tak jak mówiłem, dla mnie jest niezwykły sentyment. Możemy sobie przejść do omówienia tego wspaniałego zestawu. Zestaw pochodzi typowo z mojego dzieciństwa, kiedy bawiłem się, no te naklejki są już w tak kiepskim stanie, że najlepiej byłoby je wymieniać. Jednak mam do nich sentyment i nie będę ich wymieniał, bo sam je, jak byłem dzieckiem, nakleję. No z drugiej strony jest nieco lepiej. Od góry on się prezentuje, tak, fajnie zachowane klocki. No niektóre są niestety pogryzione. Tak jak kiedyś pies gryzł ludzi, tak ja gryzłem kiedyś klocki. Zresztą chyba każdy gryzł klocki, jak był mały. Chyba że ktoś używał takiego klucza, co dostawał w niektórych zestawach. Fajnie się to skręcało, super to jeździło. Tutaj się odpinało ten element, zapinało się ten silnik, można było to prowadzić za pomocą takiego specjalnego dodatkowego zestawu. Zestaw techniczny, tak jak mówiłem, posiada dużo elementów z Technika, między innymi te podłużnice takie. Nie za bardzo się znam to jeszcze na Techniku. Aksle to się nazywa, aksle, taki element. Tutaj takie małe, drobne elementy, takie jakby, nie wiem, piny czy coś w tym rodzaju, zębatka, fajnie to strasznie chodzi, mi się podobało, jeździ to też bardzo ciekawie, no to po prostu super zestaw dla dzieciaka, dla mnie, tylko no oczywiście ja nie lubiłem za bardzo techników ze względu tego, że tu się nie mieści żaden ludek, zwykły ludzik jest tutaj bezużyteczny, a te później technikowe duże ludziki są takie no za duże co do tego. Zresztą technik nie był dla ludzików, technik był dlatego, żeby sobie go po prostu złożyć i żeby on był sobie na półce, a nie po to, żeby się nim bawić. Chyba że ktoś miał jakieś inne, ciekawsze podejście do tych zestawów. Ja niestety miałem takie, że się tymi zestawami bawiłem. No bo po co są klocki Lego? Po to, żeby je kolekcjonować, nie żeby się bawić. Pomyślało sobie wiele osób na pewno. Jedynie wspomnieć jeszcze o tym fajnym elemencie tutaj z przodu, o tym skosie z nadrukiem 28. To jest tylko w tym zestawie i nie jest to jakiś specjalnie unikalny element, bo tych zestawów było dużo, no one były popularne, można było je kupować na potęgę po prostu. Ale właśnie rok 1994, no to jest prestiż Lego, gdzie oni naprawdę super zestawy wtedy wydawali. To jest ten okres ich świetności w tych zestawach, dlatego nie dziwię się, że ten zestaw jest taki fajny i tak naprawdę
rewelacyjnie mi się nim bawiło. Jestem zadowolony do tej pory, jestem szczęśliwy, że udało mi się pudełko do tego dokupić, choć uważałem, że dokupywanie pudełek jest istotą niemożliwą. Jedynie poprzez wymianę zestawu sprzedajesz stary zestaw, kupujesz nowy lub używany po prostu z pudełkiem, wtedy masz pudełko i pełen komplet. Mam nadzieję, że podobała Ci się ta recenzja. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam również do lajkowania oraz komentowania. W postach możemy wybrać zestaw, który chcecie, żebym recenzował. Prawdopodobnie go mam lub nie. Będę się starał. Możesz wybrać jakieś ciekawe komentarze, dzięki którym będę mógł robić następne recenzje. Mam nadzieję, że ta praca nie idzie na marne. Dziękuję za wszelkie komentarze, subskrypcje. Do zobaczenia za tydzień.